Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Poranek, ale do studia wszedł Maciej Szymanowski, były dyrektor i założyciel Instytutu imienia Wacława Felczaka, znawca polityki węgierskiej, ekspert, profesor. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ale zajmijmy się najpierw TVN-em. Wieść niesie, przynajmniej medialna, że TVN być może jest na sprzedaż i być może jest firma węgierska, która będzie chciała go przejąć, kupić. TVP2 Media, kto jest właścicielem tych, kto jest takim bogatym Węgrem, który może sobie pozwolić na to, żeby chcieć kupić TVN? Ja znam to tylko z relacji oczywiście w polskiej i węgierskiej prasie. Mówimy o koncernie medialnym TV2, węgierskim koncernie medialnym, który powstał około 20 lat temu. Był niezałożony, ale rozwinięty bardzo mocno przez Endy Wojnę. To jest taki producent hollywoodzki, węgierskiego pochodzenia. W Polsce go znamy z takich filmów jak Rambo, czy Szklana Pułapka, czy Terminator. Po jego śmierci przed kilku laty przejął ten koncern pan Józef Wido, który zresztą po tym, jak ta wieść z Nadwisły dotarła nad Dunaj, że podobno kupuje TVN stację, bardzo się zdziwił i zaprzeczył. Zaprzeczył, czyli nie ma... Tyle z całej informacji. A tak, a tu już jakieś listy były napisane do Brukseli, jakieś alarmy i dzwony alarmowe biły, że oto jakiś Węgier chce, ośmielił się chcieć kupić TVN. Trochę żyjemy w alternatywnej rzeczywistości w Polsce i to jest kolejny przykład. Tak, pan profesor sądzi, że jest jakaś alternatywna rzeczywistość, że opowiadamy o świecie, który wydaje nam się, że istnieje, a tak naprawdę rzeczywistość jest gdzie indziej? No zdecydowanie tak. Jeżeli setki dziennikarzy, a przynajmniej osób, które poczuwają się, że wykonują zawód dziennikarza, komentują, informują o jakichś zamierzeniach rządu dotyczących ograniczenia nielegalnej imigracji do Polski i nie zadają sobie pytania, to dlaczego ten sam rząd nie robi nic w przypadku właśnie Węgier, o których rozmawiamy, które kilka miesięcy temu otrzymały karę za niewpuszczanie nielegalnych migrantów w wysokości 200 miliona euro i codziennie jest doliczony kolejny milion kary. I to rządowi w Warszawie nie przeszkadza, no to wydawałoby się, że to takie podstawowe pytanie, dlaczego mamy taką właśnie alternatywną rzeczywistość. W Polsce o czymś innym mówimy, a coś innego robimy za granicą. Bo tak jest, bo nie wszyscy wiedzą o tym, że w tej niealternatywnej rzeczywistości jacyś Węgrzy jakąś karę za niewpuszczanie migrantów płacą. No, jacyś nasi europosłowie jeżdżą, zasiadają. Dwa tygodnie temu było wysłuchanie premiera Orbana. Oczywiście w związku nie z prezydencją węgierską w Unii Europejskiej, bo to nikogo kompletnie nie interesuje. To był czysty bój polityczny, włącznie z wystąpieniem pani przewodniczącej von der Leyen. Ale tam bardzo ładnie odpowiadał na, i to zachęcam do obejrzenia, bo jest nawet wersja polska czy angielska, z całą pewnością pan premier Orban odpowiadał na pytania i przedstawiał, jak on widzi obecne działanie Unii Europejskiej, dlaczego to wszystko się źle skończy. O tym znowu się nie dyskutuje w Polsce, ale być może już mamy tak naprawdę państwo Europa, państwo Unia Europejska, no bo pewne zmiany są wprowadzane pozatraktatowo. Bardzo istotne zmiany, jak chociażby podatki unijne, które wchodzą pod nazwą opłat. Tak? Mamy opłaty za plastik, nie nazywa się to podatek, ale to są podatki unijne. Podobnie ETS-y, które też tak naprawdę są podatkiem narzuconym na wszystkie państwa członkowskie. I który to podatek będziemy pięknie tam do 25% odprowadzać do Brukseli. To, że centralizacja Unii Europejskiej idzie pełną parą, o tym mówimy w porankach wnet, a premier Orban, rzeczywiście była prezydencja węgierska, ale premier Orban jest na ławie oskarżonych. Nie wiem, czy dziś, czy jutro, czy pojutrze, ale w najbliższych dniach Parlament Europejski zajmie się Węgrami. Pewno będą kolejne kary albo kolejne myśli na temat tego, jak ukarać tego krąbnego premiera Węgier. Tak, na którego jeszcze Węgrzy ciągle głosują masowo. Straszna sytuacja. Oczywiście stan praworządności na Węgrzech jest katastrofalny, podobnie jak w Polsce do 15 grudnia był katastrofalny.
wartości europejskich Węgry nie przestrzegają, chociaż nikt ich nigdy nie zdefiniował i tak dalej, i tak dalej. No chodzi o to, żeby wymienić, o czym wczoraj zresztą mówił premier Orban. Węgry miały wczoraj święto swoje narodowe, rocznicę 56 roku, zrywu niepodległościowego, powstania 56 roku. O tym mówił, że po prostu o to w tym wszystkim chodzi tak naprawdę ze strony Unii Europejskiej, żeby zmienić rząd w Budapeszcie, podobnie jak to się udało w Warszawie. Widziałem, że już ukazał się pierwszy sondaż, który mówił o tym, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat partia premiera Orbana jest słabsza od partii opozycyjnej. Jak widać, takie są również oczekiwania większościowe nad Wisłą. To jest faktycznie pierwszy sondaż robiony przez lewicową sondażownię. Jeden jedyny, 10 innych sondaży mówi coś zupełnie innego, że przewaga Fideszu wynosi przynajmniej 5, jeśli nie 10% nad partią tak naprawdę taką mocno facebookową, nieistniejącą realnie. Kiedyś się mówiło kanapową, jest to partia nieistniejąca. Partia Tiso, Cisa, od rzeki Cisa na Węgrzech, nowego lidera Petera Modiora, która, no, dam jeden przykład, w zeszłym roku musiała się wycofać z wyborów samorządowych, ponieważ okazało się, że nie ma kandydatów po prostu w tych wyborach, którzy chcieliby za tą partię kandydować, a jak byli, no to byli starzy, dobrzy towarzysze, ewentualnie ich dzieci. Taka dobra zmiana na Węgrzech się nam się szykuje. Premier Orban nie tylko nie chce maszerować jednym krokiem w kierunku centralizacji Unii Europejskiej, ale też w polityce zagranicznej, o tym wielokrotnie mówiliśmy, jest oryginałem, ma kontakty z Władimirem Putinem, o Ukrainie i o wojnie na Ukrainie mówi innym głosem niż pozostała część zachodniego świata. Why? Dlaczego? No, mówi takim samym głosem jak kanclerz Austrii, prezydent Chorwacji i paru innych krajów jeszcze, przywódcy. Mam na to bardzo polskie spojrzenie, natomiast bardzo wiele krajów faktycznie nie mówi tak tego otwarcie jak Viktor Orban. Raczej to robi, czyli na przykład nie wspomaga Ukrainy wojskowo. To jest tak naprawdę polityka większości krajów Unii Europejskiej. Węgry otwarcie od początku twierdziły, udzielając wielkiej humanitarnej pomocy, największej w historii swojego kraju, właśnie zbiegom i uchodźcom wojennym z Ukrainy, kiedy weszła Ukraina w siódmy, w ósmy rok wojny, tak, kiedy w 2022 została ponownie zaatakowana tak na szerszą skalę. Po tym, jak się dokonała aneksja Krymu i paru innych wschodnich terytoriów już wcześniej, w 2014-2015 roku, że Węgry nie udzielą i nie udzielają pomocy wojskowej. Natomiast na przykład z naszego punktu widzenia to powinno być ważne, że Węgry, podobnie jak Polska, no, zaczęły serio brać sytuację geopolityczną i zbroją się faktycznie. Nie w deklaracjach, jak to robią na przykład Niemcy, ale faktycznie wydają już ponad 2% PKB swojego. Wielka fabryka czołgów ruszy niedługo na Węgrzech. Także oczywiście mają inną politykę. Twierdzą otwarcie, że jeśli chodzi o Ukrainę, że to nie jest ich wojna. Natomiast mają w bardzo wielu też względach poglądy, które polska dyplomacja powinna uważać za swoje, bo jedziemy jakby na jednym wózku. Centralizacja Unii Europejskiej oznacza peryferyzację takich krajów właśnie jak Polska czy Węgry. Węgry, nie tylko stosunki z Moskwą, inna ocena wojny na Ukrainie, inna koncepcja zakończenia tej wojny, ale też inna polityka wobec Chin. Jak prezydent Chin był w Europie, odwiedził Paryż, Belgrad i Budapeszt, z tego co pamiętam, czyli krótko mówiąc wyróżnił Węgry i powiedział, to Węgry są tą naszą nogą i stopą w Europie. No, pytanie, dlaczego na przykład nie zatrzymał się w Warszawie, tak? I dlaczego premier Orban czy jego minister spraw zagranicznych jeździ za granicę tak 10 razy częściej podróżuje niż polski premier czy polski minister spraw zagranicznych. Węgry bardzo intensywną, i to jest fakt, prowadzą politykę względem Azji w ogóle. Głównym od 2 lat głównym inwestorem na Węgrzech jest Korea Południowa, a nie Niemcy na przykład, czy Włochy, czy jakiś inny kraj Unii Europejskiej. Chodzi o dywersyfikację inwestycji, chodzi o otwarcie nowych rynków, również w Chinach.
Z tego tak naprawdę, jeśli chodzi o Chiny, niewiele wynika w dalszym ciągu. Oczywiście Chiny mają ten wielki rynek, którym tak potrafią mamić trochę i nie tylko Węgry, ale również takie kraje jak Niemcy chociażby, czy Francja. Natomiast trzeba odnotować, że sukcesem okazała się ta polityka, jeśli chodzi o Azję, przynajmniej jeśli chodzi o takie kraje właśnie jak Korea Południowa czy Malezja. No dobrze, ale czy Węgry są bezpieczniejsze i zabezpieczone przed kryzysem gospodarczym, o którym mówi cała Europa? Jak wygląda sytuacja gospodarcza Węgier? Na pewno zostały uderzone tak samo jak Polska i parę innych krajów silnie uzależnionych od gospodarki niemieckiej, bo również dla Węgier rynek niemiecki jest podstawowym rynkiem eksportu i importu, więc wzrost gospodarczy prawdopodobnie w tym roku nie przekroczy 2%, ale z drugiej strony Węgry są w tak fatalnej sytuacji gospodarczej, że są w stanie kupować więcej złota na rynkach niż Polska, która bardzo dużo inwestuje w ostatnich latach właśnie w złoto. Kupują Węgrzy złoto? Tak. Chyba o 1,5 tony nas prześcignęli, jeśli chodzi o zakupy w lipcu, takie mam dane, 14,5 tony kupili, także i tak jak mówię, bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby nad otwarciem rynków i sprowadzeniem inwestycji właśnie z Azji, bo tam też są pieniądze. Tam są pieniądze, w Europie są długi, bardzo mocne słowa wypowiedział wczoraj premier Orban na temat Europy. Powiedział, Związek Sowiecki, Unia Europejska znalazł znak równości między oboma tymi bytami politycznymi. No, nie jest odosobniony w tym zdaniu, że centralizacja i ta wojna kulturowa, czy te przemiany kulturowe, które proponuje obecnie Bruksela, no pod wieloma kątami przypominają to, co się działo kiedyś w Związku Sowieckim i w obozie wschodnim. Czy jest tak, że Unia Europejska za pomocą pieniędzy, które należą się każdemu państwu, może przystopować Orbana, powiedzmy, jeżeli tego nie zrobisz, to my spowodujemy taki krach na Węgrzech, że się nie pozbierasz. Tak, jest taka możliwość, to jest takie zagrożenie, dlatego Węgry, jak mówią najbliżsi doradcy Viktora Orbana, postawiły wszystkie żetony na Donalda Trumpa. Viktor Orban jest jednym z nielicznych przywódców europejskich, który otwarcie popiera w kampanii Donalda Trumpa i bardzo liczą na jego zwycięstwo, licząc też na to, że Stany Zjednoczone nie pozostawią w potrzebie właśnie Węgrów. Bo prezydent Trump lubi takie, tak wygląda przynajmniej, lubi relacje osobiste, a to Viktor Orban odwiedził i spotkał się z byłym prezydentem i może przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak, no nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że bardzo ważne, najważniejsze osoby z rządu węgierskiego spotykają się regularnie z Donaldem Trumpem od wielu lat, no przynajmniej raz w miesiącu. Niestety w odróżnieniu od naszego rządu, który nie potrafi za bardzo i nie chce, albo nie potrafi, nie wiem, grać na kilku fortepianach. Ja to właśnie mówią, że grają na kilku fortepianach, są i u demokratów, i u republikanów. Pozwolę sobie mieć inne zdanie na ten temat. To jest dopuszczalne w Radiu Wnet, że gość ma swoje zdanie na jakiś temat. Bardzo dziękuję. Na szczęście. Co się w Instytucie Wacława Felczaka teraz dzieje? Bardzo dobre pytanie. No trudno mi jest powiedzieć. Instytut jest wygaszany. Choć liczba osób zatrudnionych wzrasta w postaci różnych urzędników z kancelarii premiera. No, pracuje powiedzmy na 10% swoich możliwości w tej chwili Instytutu, tak porównując to rok do roku. Pracownicy zostali zobowiązani, żeby przebywać 8 godzin dziennie i za to są rozliczani, no bo już nie za projekty, nie za konferencje, nie za jakieś rzeczy, które programowe, które kiedyś były organizowane, no bo tych praktycznie nie ma. Jeden przykład, wystarczy spojrzeć na stronę internetową Instytutu, która nie zauważa takich rzeczy właśnie jak chociażby 1956 rok i Święto Narodowe na Węgrzech wczorajsze, czy rocznicę śmierci swojego patrona, wybitnego profesora, wychowawcy tatrzańskiego kuriera w czasie II wojny światowej, antyfaszysty, antykomunisty, profesora Wacława Felczaka. Ale pan utrzymuje z przyjaciółmi węgierskimi kontakty. Jak z ich perspektywy ta sytuacja wygląda?
Na szczęście jest fundacja Wacława Felczaka, która działa w Budapeszcie, tutaj niezależnie od działań podejmowanych w Warszawie. Węgrzy byli szalenie zaskoczeni, tak zaskoczeni, że nawet temat instytutu pojawił się w wypowiedzi premiera Viktora Orbana, kiedy był ostatnio w Strasburgu. I w paru innych wypowiedziach polityków węgierskich, bo nie przypuszczali, że coś takiego się może zdarzyć, bo wytłumaczenie jest bardzo, bardzo ciekawe, dlaczego ma być ten instytut zlikwidowany, bo zapowiedziana jego likwidacja. No dlatego, że nie można preferować jednego państwa tak nie wiadomo dlaczego, prawda? Więc jestem ciekaw, jaki będzie los po zamknięciu Instytutu Felczaka z inną fundacją też nakierowaną na jedno samodzielne państwo, na Niemcy. Mamy fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Ciekawe, czy ta fundacja też będzie zamknięta, żeby nie preferować jednego państwa względem innych. Fundacja Instytut imienia Wacława Felczaka to jest w dużym stopniu pana dzieło. To dzieło miało swoją duszę, a teraz, rozumiem, ma zostać zlikwidowane, bo ta dusza jest innego typu i dusza, której nie można pomieścić w przestrzeni politycznej Rzeczpospolitej. Za długie to pytanie i z tą duszą się wdarło. Miałem okazję być uczniem profesora Felczaka, także to traktowałem też bardzo osobiście oczywiście, taki żywy pomnik tego wielkiego Polaka, trochę niedocenianego w dalszym ciągu, pomysłodawcy chociażby współpracy w ramach Trójmorza, jak to dzisiaj nazywamy. No ale stało się jak się stało. No, Instytut zdaje się powstał nie w tym momencie, kiedy miał powstać, a w dzisiejszej Polsce bardzo się liczy moment poczęcia. Trochę tak jak w komunizmie, tak? Było ważne pochodzenie, bo bardzo ważne, tak? Były punkty za pochodzenie i tak dalej. No oczywiście człowiek czuje się jakoś w jakiś sposób trochę dotknięty tym, że coś tworzy. Potem jest to tak zamykane, niezamykane i nawet nie można, tak? Nikt się z człowiekiem nie spotka, jest zwolniony ale pan w trybie stworzył e-maila. Stworzył zespół. Ten zespół jeszcze funkcjonuje w ramach tego instytutu, czy już został zmieniony? I jeszcze funkcjonuje ten zespół, tylko nie bardzo ma czym się zająć. No i oczywiście osoby tam zatrudnione szukają sobie pracy, no bo to są osoby dobrane pod kątem pracy właśnie, realizacji jakichś projektów, a nie wysiadywania 8 godzin w urzędzie. A my siedzimy przez 24 godziny w studio przy krakowskim Przedmieściu 79. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Czy czegoś nie powiedzieliśmy? Jest jakieś postscriptum? Jest jakiś apel? Nie, myślę, że trzeba z pogodą ducha podejść do obecnej polskiej rzeczywistości, chociaż jako historyk to przyjmuję trudno, bo zawsze wierzyłem w taką linearność, a tutaj mamy takie koło, tak? Kiedy się mówiło Cyryl, jak Cyryl, ale te metody. Zatoczyliśmy pewne koło w Polsce. No. To prawda. Maciej Szymanowski, profesor, były dyrektor i założyciel Instytutu imienia Wacława Felczaka, był gościem Poranka Wnet. Za 14, a nawet za 13 minut, godzina 9:00.